W ramach oferty wakacyjnej Kozienickiego Domu Kultury w placówce od 28 lipca trwają intensywne warsztaty teatralne. Zajęcia prowadzą Radosław Mazur, Natalia Jarnuszkiewicz i Katarzyna Waszkiewicz. A kto bierze w nich udział? Są to ludzie, którzy interesują się teatrem czasem w ciągu roku. Niektórzy nie mają na to czasu, żeby się nim zająć, bo obowiązki szkolne lub inne nie pozwalają im na to, a w wakacje można przesiąść i intensywnie popracować i zrobić ciekawy spektakl. Warsztaty nastawione są na wszechstronny rozwój uczestników, a spektakl, o którym mówił Radosław Mazur, będzie właśnie podsumowaniem ich dotychczasowej pracy. Na tym nie koniec niespodzianek. Jako że spektakl dotyczy jednego z najbardziej znanych portali społecznościowych, to zamiast tradycyjnej zapowiedzi przed spektaklem nie będę wychodził i mówił do publiczności, tylko będzie zapowiedź filmowa, będzie to rodzaj teledysku, klipu, który będzie odtworzony, który też nagrywamy w ramach warsztatów. W spektaklu poza elementami teatralnymi pojawią się też elementy taneczne i wokalne. Katarzyna Waszkiewicz pracowała z uczestnikami zajęć nad opanowaniem tych umiejętności. Grupa jest w tym roku bardzo fajna i bardzo chętna do pracy, bardzo dobrze sobie radzi, ponieważ zarówno scenariusz, pomysł i piosenki, część muzyczna to jest ich wspólny wybór całej grupy i też instruktorów, to praca idzie dużo fajniej, niż jakby mieli to narzucone z góry, są chętni do śpiewania, są chętni do tańczenia. No i coraz lepiej nam wszystko wychodzi. Znamy już opinie prowadzących, a co o warsztatach mówią uczestnicy? Atmosfera jest niezwykle przyjemna i aż chce się przychodzić. Poza tym wynoszę dość dużo, bo dostajemy wskazówki od właśnie instruktorów i stosujemy się do nich. Naprawdę czuję się fajnie to robiąc, czuję satysfakcję, że nie siedzę w domu i nie siedzę przed komputerem, dajmy na to, i nie robię nic produktywnego. A tak, mogę coś zrobić. Czekamy więc na spektakl, który w Kozienickim Domu Kultury już 8 sierpnia.